dzisiaj działamy na dwa sprzęty. Oramy i bronujemy. Pokażemy wam tą niespodziankę, o której Stachu mówił. Chodzi o nową dzierżawę, o nowe pole, nawet w sumie dwa pola bym powiedział. Stachu dwa. No. Jedno daj. Boliska. Kurwa. Co ty to tu porobił? Tutaj nie ma łańcuszka. To nie, co ten szwagier tu porobił? No i dać szwagrowi. A, bo to trzeba w środek wrzucić. To idzie na prawo, a to do środka. Kurek. To do środka, bo ma te bolczyki. Ale jemnęliśmy powola. I co, szykujemy sprzęcik? Bo roboty masa. Roboty masa. A jeszcze trzeba się pryskać, siać nawozy, bo to kurde już pora. My mamy z Mateuszem akurat wolne, to trochę może więcej filmów się pojawi na kanale przez ten czas. Zobaczymy co będzie, bo będzie czas na montowanie i co? I na nagrywanie, no. Dygnie to? Dygnie. Którego ogniwka? Bo tu powinno być jeszcze kółko. Aha, a wiesz co możemy zrobić? Puścić może łańcuch pod spodem, poczekaj. Dobra, to do bronowania to może być. A ja wiem, ale panie, to musi być napięte jak należy. O tak. Nie, będzie za krótkie znowu. Dobra, musi tak zostać, no. Ja, tak. Staszko jedzie orać. Jadę bronować, jadę pierw na nową dzierżawę. Atakujemy! Stachu leci trzęsioną. Stachu, że się zagotuje w tej kabinie. Fajna kabina, tylko tak gorąco się robi, że szok. Miałem kamerkę na głowie, czapeczki od TPR. Na dwa sprzęty ta robota idzie. No, namówiłem Staszka, że będziemy na dwa ciągniki, to ogarniemy, mówię, robotę szybciej niż tak pojedynczo robić. I rzeźbu, i ogień na tłoki. Jak to się nazywa? Zemsta Stalina. Ta skrzynia, nie no, ale jak jest rewersik, to jest wygoda, bo jak wokół się ma rewersu, to trzeba tak wajchować, że daj ta spokój. No patrz tak jak idzie. Dobra, dojechaliśmy na pole. Stachu co? Talerzowaliśmy tu w sobotę, widzieliście na relacji. Kto widział, ten widział. Dzisiaj Stachu kończy z obciążnikiem, żeby to ładnie zrównać. I co? Zaraz wam pokażę, jak się to zrobiło. Dobra. No, pocięte jest fez. Stachu przemucił, założył obciążnik na talerzówkę i wyszło bajecznie. Gdzie ten? A jedzie tam Stachu daleko w tle. Już chyba nawet ora. Ora, orze. Także my to zbronujemy, jedziemy obok, tam jeszcze na kolejną dzierżawę i to jest hektar w kawałku, tam jest, też będzie hektar, tylko tam jeszcze taki pan wrzucał, ktoś siema, widzę, że nagrywamy chyba, jakiś może widz. Co miałem, żeby się zawiesiłem, tam też będzie kawałek, tam też będzie hektar w kawałku i też będzie dodatkowa dzierżawa, także co? My działamy i co? I lecimy, nie? Siadamy, zapierdalamy. Wania tu grała. Na spokojnie, na razie na dwójeczce. Dobra, zobaczymy czy bardzo będzie rzucać. Bryły są, to na razie będę na dwójce jechał. O, drzwi się zamknęły. Czekajcie, ten kabel schowam, bo się wrzuca tu w kamerkę. Lecimy tak mniej więcej w środek. Rozbijemy te kuty. Kurwa, ten się kurzy. Gdzie się nie dało po prostu zależować, bo było tak, no, twardy plac i tyle, no. Tam niżej była wilgoć, to lepiej to wyglądało.
pokazać, jak z motorami się jeździło i gdzie, gdzie są doły też. No, widzicie, tak się to robi. No, trzeba rozbić to po prostu i wyrównać, żeby ta orka szła jakoś sensownie, bo co? Bo tak to kaszana by była, no ciężko by się orało. No kryłoby, kryłoby, tylko że to jest. Chcemy zrobić tak, żeby, że jak zawleczemy, zaoramy, to żeby można od razu było siać, nie? Ładnie się pokryje, to tylko bronami się przeleci i od razu siewni, nie? No. Chcemy zrobić tak, żeby tu zasiać i tam jednocześnie. Wiosenne będziemy siali. Boże, będzie wiosenne, także... Także, że co? Także zobaczymy, co tu będzie. Tu jest nieugór, kupę lat było nieuprawiane. Ale nawet się fajnie to zrobiło, także... Kurde, ale się kurzy. Susza niemiłosierna, jeszcze cały tydzień po 20 stopni. No fajnie, bo ciepło i robota będzie szła, ale to było sucho, bo nie... Bo te zimy. Nie będą miały z czego czerpać wody. No u mnie tam na Zawadzie trochę lepiej sytuacja wygląda, bo tam mam mokre tereny, to jeszcze coś tam tylko gdzie mi jest, no ale... No to ta szansa, no. Dobra. Nie ma kula, iPhone. No, dobry, z nią dzisiaj ciał. No jedziemy na drugą dzierżawę, to sprężynowane tu jest. Kurde, sięgnąłem tym. Stachu już kończy tam orkę, zaraz będzie jechał. Tam już zawlukłem, ile się dało. O, tutaj jest zasprężynowane, także... Robota będzie no bo to przyjemna. Pewno mi a jak Piotruś pisze do nas. Siemanko. I działamy. Bania leci non stop, ale wyciszyłem, żeby tam nie było, wiecie, żeby dobrze nas było słuchać. Samo tam kończy, będą wejść, bo muszę do obrony. Kurde, ciepło, człowieku. W krótkim rękawku można robić. Papie ziomki jadą tirami, trąbią, człowieku, machają, wiesz. No to miał Adrian tak właśnie, no. Że też wyjeżdżał z tego z... Na CB radio go łapały i go pozdrawiały. No, Stachu już tam po przeciekie wali. Dobra, to będzie delikatna robota. Delikatnie, delikatnie. Nie bój się, panie. Damy trochę gazu. To będzie łatwo, bo jest ziemia robiona. Łapie, mięciutko, tu jest z luks. Zobacz, jak ładnie idzie. Dobrze granice. Dobrze granice strzelimy i... No, i robota idzie. Lecimy teraz tu, Stachu zaraz przyjedzie ten do orkę, to za... nagramy jeszcze, że jak będzie atakował tą orkę, no. Praca się zapowiada do późnych godzin. Jest i majster, ale szynta zajęła. Panie! Miadzio! Kamerka mi padła telefonem, dogrywam końcówę. Patrz, żeby ci łapie, zobacz co jest, ale żebym się wytukł od granicy, a tam od tej lewej strony, od granicy. Ale jest gitara, człowieku. Chłopie, jak się tam fajnie bronuje, równiutko to człowieku, inaczej masz, całkowicie jest. Tak, tam tu tam? No, Rusek stoi. Pełną parą z ciebie się robi. Działamy teraz. No, ale zobacz, kurde. Szlak węża. Wiem, bo tam jest. Manolu, przypomnij, jak ty u siebie robiłeś. Pałko, wyrówna się. Ty ładnie się to odkłada, kurwa. Szedł, nawet się nie zatrzymywał, ale wiesz, wilgoć jest. No wiesz, no, bronuje się i będzie, wiadomo, no że to, będą... panie, to szykujemy siemnik, gra. Jakieś będą fecyny, jutro trzeba orać, no jest, trochę przejadę i więcej. Przejedzie się parę razy i już, no. Tego, jak tam pojedziesz, no, to ten, no pierdziel ze dwa razy koło granic. No tu właśnie też robię, dwa razy koło granic, bo są kuty. Bo tam są właśnie, bo ja tak, wiesz, przyorałem. I tutaj na poprzeczniakach, bo tu przeorał, no. Zrobiłem w środku. Żeby odwróciłeś, żeby woda płynęła. Dobra. Dużo nie ma. No. Nawet no to dobrze, bo tam to sucho, tu, bo wyschła ziemia, bo przerobiona. No. No. Dobra, panie, atakuj, zagramy tu jak lecisz z pługiem, znaczy jak to nagarnia. O, 6, ona się tak prezentuje. O kurde, ale lemiesze wyskrubane.
Ale kamieni było, tu też chłopie, gdzie kamieni łopata. Łopata, nie łopata, człowieku. Wbiłem tam ziemię, jest bita nawet. Wszystko, żeś to znalazł. No. Idzie robota, idzie. Bez kroju idzie. No. Chłopie, z krojem to by... Z krojem to było, człowieku, jak sznyt. To... Przejedziesz parę razy i już, nie? No. Atakuj, zobaczymy jak to się odkłada. No, 60 les lux. Zobaczymy jak to się odkłada. Teraz robota ze wspomaganiem to jest coś pięknego. O! Kurde! Lux! Pięknie. No, to Staszko leci sobie. Co kończymy? Będziecie widzieli vloga. Pewnie dalsza część będzie już z GoPro, bo telefonem to nie nagrywanie. Także co? Widzimy się w następnym odcinku. Także pozdrawiamy, łapko do góry, Piotruś pomachaj. Także na razie, lecimy. Yo!